Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Szymon Kołecki. Cześć Szymon. Dzień dobry, witam. Szymon, to co, na początku gratulacje zwycięskiego pojedynku z Jakobem Szostakiem na KSW. No i chciałem sobie poruszyć temat tego pojedynku na początku. Czy tak miało to wyglądać? No, tak miało to wyglądać. Miałem presję robić bokserską od początku w dużym tempie, z dużą intensywnością, dużą częstotliwością ciosów i tak było. Natomiast zakładaliśmy, że te ciosy mogą nie wejść, gdzieś tam mogą mijać, może dojść do wymian, mogą nie być czyste i to może jakby się potoczyć na dłuższym dystansie czasowym i taka ewentualność też była. Szymon, mi się wydaje, że ten pojedynek był dla Ciebie najbardziej taki ciężki psychologicznie, nawet cięższy od Mariusza Podzianowskiego, od Damiana Jenikowskiego, od Martina Zawady, bo pierwszy raz byłeś faworytem. I gdyby coś poszło nie tak, no to wiesz, jak to by się skończyło. No, dość dużym faworytem. No, było to na pewno nieprzyjemna sytuacja, ponieważ z teoretycznie dużo słabszym zawodnikiem walczyłem, a jednak trzeba było stoczyć groźny pojedynek w oktagonie, także różnie się to wszystko zawsze może w środku skończyć. A na szczęście udało się wygrać. Faktycznie no, nie było zbyt takiego dużego komfortu. Wolałbym mieć lepszy przed startem, aczkolwiek jakby obawy zawsze wiązały się z czymś innym niż przed dużą walką sportową. Kolejna sprawa. No miałeś dużo lepsze warunki fizyczne, Jakob był dużo niższy, ale ten zasięg rąk mieliście praktycznie taki sam, bardzo podobny. Plan był, już ja rozmawiałem właśnie z trenerem, wy wiedzieliście wcześniej, podobno był kred ogólnie WCA, że Jakob miał używać tego prawego zamachowego. Ja nie wiem, czy był kred WCA, bo ja nic o tym nie wiem. Trener tak mówił, że miał jakieś przecieki. To, no, skoro trener tak mówi, może trener miał, ja nic o tym nie wiem. Nawet bym nie chciał mieć żadnych przecieków, bo to nie jest zawodnik na takim poziomie, żebym ja szukał ludzi, którzy mi powiedzą, jaką taktykę przygotowuje Jakob Szostak na walkę ze mną. Wystarczyło obejrzeć jego 2-3 walki i widzieć, że on się zawsze pochyla i próbuje bić prawym cepem w chaosie, albo prawym, albo lewym, także to było do przewidzenia, natomiast to w tej przewidzeniu tej taktyki, co Mirek skorygował, to, że on raczej będzie starał się przyjąć najpierw ciosy na gardę, potem gdzieś tam oddawać i ja bardziej myślałem, że po ciosach on się bardziej będzie cofał, bardziej unikał walki, aniżeli oddawać, natomiast Mirek jakby zakładał, że właśnie on będzie starał się to przyjąć i oddawać i tak też robił. Czyli trener jak zawsze mistrz taktyki. Dokładnie, no trener przewidział cały scenariusz walki po raz kolejny. Szymon, no to kolejna sprawa. Jest dosyć niedługo, znaczy co krótki odstęp czasu od walki, już jesteś na macie. Jak twoje zdrowie? No mam rękę stłuczoną, gdzieś tam piąta kość. Nie wiem po którym, bo walce nie czułem, ale po walce poczułem i być może gdzieś tam było jakieś pęknięcie, być może tylko stłuczenie, ale muszę podwójnie owijać rękę na razie i głównie w sumie robię tylko na razie tarcze bokserskie w dużej rękawice. Prawą ręką boksuję 20, czyli prawie podwójną rękawicą, a lewą ręką boksuję mniejszą, ale więcej teraz robię siłowni, trochę basenu i trochę boksu. Nie robię na razie jeszcze zapasów i parteru i MMA, no bo przy gdzieś tam wywrotkach na rękę mogłaby się ta kontuzja poszerzyć albo wolniej wygoić. Także myślę, że jeszcze do końca tygodnia poćwiczę trochę ostrożniej. A kiedy powrót do klatki? Znaczy, kiedy chciałbyś wrócić do klatki? Nie wiem, chciałbym wrócić w tym roku i pewnie nie chciałbym we wrześniu, bo ze względu na tą kontuzję ręki to chyba to nie jest pora, żebym we wrześniu walczył, ale też tam przed końcem roku mam nadzieję, że wrócę. Szymon, ja wiem, że ty zawsze mówisz, że ty nie wybierasz sobie przeciwników i w ogóle, ale ty w ogóle widzisz kogoś, z kim ty mógłbyś walczyć w KSW? Nie, w ogóle o tym nie myślę. W ogóle się nie zastanawiam. Nawet trener Mirek już mnie pytał wielokrotnie, czy trener Jacek. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jakie KSW będzie miało pomysł, albo z kim ja mógłbym walczyć. Nie wiem. Okej, czyli jesteś otwarty na różnorakie propozycje. To jak zawsze zależy od federacji. Szymon, to kolejna sprawa. Ile jeszcze będziemy mogli się cieszyć Szymonem Kołeckim w klatce? Ponieważ ja wiem, że ty nie masz takich długich planów walczenia jeszcze z 5 lat, tylko raczej to jest krótszy okres. Wszystko będzie zależało od zdrowia. Jeżeli po kolejnych przygotowaniach, walkach będę się czuł dobrze, w przygotowaniach nie będzie poważniejszych kontuzji i nie będzie jakiegoś dużego ryzyka, w walce też mnie przeciwnik nie rozbije, to pewnie gdzieś tam z walki na walkę będę się zastanawiał nad kontynuacją kariery. Ale jestem już na tym etapie, że nie wybiegam na razie poza walkę, która miałaby być ewentualnie przede mną i mam w tym roku 40 urodziny, dlatego każdą kolejną walkę póki co traktuję jako taką docelową, a później się zastanawiam nad tym, co dalej.
Jeżeli miałbyś, ja nie mówię o wyborze przeciwników, tylko ogólnie o wyborze drogi, chciałbyś, żeby te pojedynki były sportowe czy bardziej głośne? Bo wiemy, no, że głośne pojedynki wiążą się również pewnie z lepszym wynagrodzeniem. Sportowe też się wiążą z dużym wynagrodzeniem, w zależności od tego, z kim się walczy. Także dla mnie pojedynki, jakby one muszą się łączyć i sportowo, i finansowo. Gdzieś tam jakby nie mogę walczyć tylko i wyłącznie sportowych zestawień, no bo to nie zawsze się federacji opłaci, ale z kolei też nie zawsze mogę walczyć walki, które można nawet czasami zaliczyć do free fightów, no bo to też nie ma waloru sportowego i to też nie zawsze, czy wielokrotnie też niekoniecznie się sprzeda. Także pewnie to gdzieś jest taka formuła mieszana i szukanie kompromisu. No a ten Tomek Narkun, ponieważ no wszyscy chcieliby jednak tego zestawienia. To się z nim zmierzysz i zobaczysz, jak się z Tomkiem walczy, to potem mi opowiesz, może ja spróbuję się przygotować. Czyli co, nie? Ale to nie jest nie. Jak mi federacja powie, że mam walczyć z Tomkiem Narkunem i ich na to będzie stać, to jutro będę walczył z Tomkiem Narkunem, ale jak ja miał sobie wybierać, to wolałbym nie walczyć. Rozumiem dokładnie, a ja nie, ta waga troszkę lżejszy. Tomka parterem byś zaskoczył na pewno. Tak, dokładnie, czarny pas. Szymon, igrzyska mamy olimpijskie, no na razie z takim szczęściem troszkę przewrotnym. Faktycznie dzisiaj w nocy zdobyliśmy pierwszy medal, a mogliśmy zdobyć ze dwa więcej. Ja nie powiem, że to jest jakikolwiek blamasz w naszej prezentacji, bo absolutnie nie jest, bo na razie nie straciliśmy prawie żadnego z medali, które zaliczałem ja do grona ścisłych takich medalowych faworytów, bo ani tenisistów, ani kolarzy przy ich oczywiście możliwościach zdobycia medalu nie zaliczałem ich do ścisłego grona faworytów. Natomiast szkoda mi szpadzistek, one uważałem, że w drużynie mogą zdobyć medal i przegrały niestety pierwszy mecz i potem gdzieś tam opadły z emocji i o to piąte miejsce też przegrały, także wystartowały słabo, a one mogły zdobyć medal. I uważam, że Julia Kowalczyska w judo mogła zdobyć medal. Ona w repasażu medal, moim zdaniem, przy stanie 0-0 jednak prowadziła walkę, była lepsza, aktywniejsza, przeciwniczka miała dwie kary. Wystarczyło naprawdę trochę cierpliwości, żeby dostała trzecią i byśmy się cieszyli z jej brązowego medalu. Także myślę, że te dwa medale nam trochę uciekły, ale jak na każdych igrzyskach gdzieś tam... Chociaż Julki też nie zaliczałem do grona faworytów. Ona była medalistką Mistrzostw Świata, ale... nie jeszcze jakąś taką faworytką do medali, tak jakbym stawiał na szermierkę. Ale ktoś tam zawsze sobie nie poradzi, a ktoś tam w trakcie igrzysk wyskoczy jako czarny koń. Liczę jeszcze na te niespodzianki. Chociaż też muszę powiedzieć, że w nocy, w ogóle dzisiaj spałem 4 godziny, bo do 4 godziny oglądałem wiosła. Wczoraj tak niestety... Boks na 12. No i tak się wkręciłem, że chciałem zobaczyć te 4 finały wioślarskie, bo liczyłem na 2 medale. Rozmawiałem wczoraj z Magdą Fularczyk o tym i mówiła, że jest szansa na 2 medale. I tu mieliśmy naprawdę nie fart, bo bardzo zmienne były warunki na torze atmosferyczne, dużo wiało, dużo bujania i w biegu tak długim, który trwa prawie 6 minut, przegraliśmy 0,3 sekundy medal. To już nie jest kwestia wytrenowania, głowy, słabości, to jest po prostu kwestia no już po prostu pecha, zmiennych warunków, bo Polacy płynęli po ten medal, płynęli w końcówce, przegrali 0,3, także no też szkoda tego medalu. Także przy odrobinie szczęścia moglibyśmy się cieszyć z paru medali, ale mam nadzieję, że teraz te pozostałe szanse będziemy wykorzystywać. Wracają wspomnienia, jak się ogląda te igrzyska? Wspomnienia jak wspomnienia, ale jak tak ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty dzień nam się nie udawało, byliśmy blisko, zahaczyliśmy się o medal, to rodzi się coś takiego w człowieku, że kurde, szkoda, że mnie tam nie ma, że ja bym chciał tego dnia wystartować, bo ja bym pociągnął tą klasyfikację medalową, dałbym z siebie to, co bym mógł, żeby ten medal zdobyć, żeby ten worek otworzyć i żeby wspomóc reprezentację, bo to jest coś takiego, jak reprezentacja liczy tam ponad 200, nasza olimpijska, ponad 200 sportowców i my mieszkamy tam praktycznie razem, komunikujemy się gdzieś tam razem ciągle i jest tak, jeden dzień bez medalu, drugi dzień bez medalu, trzeci dzień bez medalu, to wpływa naprawdę na atmosferę całej ekipy, zwłaszcza na tych, którzy się przygotowują, nie tylko na zawodników, ale i na trenerów, na sztaby, że dzisiaj nie było medalu, jutro my, znowu nie było medalu, pojutrze znowu my, potem znowu my i znowu i gdzieś tam bycie blisko tego medalu i niezdobycie go jednak powoduje takie trochę przygnębienie, zwiększa presję na pozostałych zawodników i trochę trudniej jest się wtedy przygotować do kolejnych startów i tak, no jak fajnie idzie w reprezentacji, to naprawdę wtedy cała ekipa rośnie, jak coś się tam knoci, no to wszyscy to odczuwają. Szymon, jeszcze moje jedno pytanie. Wczoraj byłem w Ankosie, rozmawiałem z swoim bratem.
porozmawialiśmy, czemu tak jakby zmienił klub, wszystko wiemy. Ja nie mówię u Ciebie o zmianie klubu, ale nie korci Ciebie czasami, że na tą końcówkę kariery, żeby na przykład na jakiś okres sparingowy wyjechać gdzieś do innego klubu, poćwiczyć z kimś innym, zobaczyć jak to jest gdzieś indziej? Ja ćwiczyłem z wieloma zawodnikami z innych klubów. Często do nas przyjeżdżają zawodnicy z wielu klubów. Mamy fajne kontakty, trener Mirek ma kontakty z wieloma zawodnikami, także ja często mam spoza naszego klubu zawodników. Mirek organizuje też bakałażewie, zgrupowania, obozy, tam też przyjeżdżają zawodnicy z innych klubów, także często jest okazja posparować i robiłem to niejednokrotnie, także akurat tego mi nie brakuje. Dobra, to co Szymon, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, życzę Ci, żeby ręka wróciła w pełni zdrowia, no i tych medali sobie, jak i Tobie życzę, olimpijskich. No, chciałbym, żebyśmy przekroczyli tą dziesiątkę, bo to jednak jest taki zawsze poziom minimum, te 10, a wszystko powyżej 10 to już jest sukces raczej reprezentacji, ale będzie niezwykle ciężko, bo mówię, te 2-3 medale, które już moglibyśmy mieć w dorobku, one nam uciekły i tego już się nie odrobi tak łatwo. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i to Szymon, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.